Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy, że nie zawsze można mieć to, co się chce. Czytam wasze komentarze. Czytam. I mam nadzieję, że nikt w to nie wątpi. Maciej Macias, Irons, Piotr Kozaczek, nazwa kanału i wiele innych osób pisało o zmianie fryzury. A Hopsas to wątpi, że po tych wszystkich zmianach starczyło mi na fryzjera. No to proszę bardzo, nie lubię siebie w krótkich włosach. No ale co jeszcze mogę dla was zrobić? No i teraz boję się, co tam napiszecie, dlatego zrobię to, co zawsze, czyli namówię was, abyśmy wspólnie zajrzeli do internetu. Tutaj poruszymy temat, który wraca do nas jak bumerang. Będzie to rodzina, ale zanim ona powstanie, no to są oświadczyny i właśnie je pokażmy. Te, które ostatnio podbijały internet. Oto pierwsze z nich. Pełno świadków, wiele krzyków i piękny... klaskacz. Te oświadczyny do najpiękniejszych nie należą, ale dla tych, którzy nie zdążyli wyłapać, to one inaczej skończyć się nie mogły. Koleś wyciągnął lizaka w kształcie pierścionka. Nie wiem, na co liczył. Panowie, na nim się nie wzorujemy. No chyba, że chodzi o wielkość diamentu czy brylantu. Wtedy może być tak duży jak ten lizak. On zrobi wrażenie na naszej partnerce, no i będzie bezpieczniej. No i nie chodzi tu tylko o uniknięcie podziękowań w formie ciosu. Czasami wielkość ma znaczenie. Czy pierścionek nie wpadnie w dziurę między deskami? Kupujesz drogi pierścionek, wybierasz takie miejsce i dajesz go dziecku. Typie, do najmądrzejszych to ty nie należysz. I teraz dobrze się wsłuchajcie. Facet wskoczył do wody, aby go szukać. Quick run down, we'll stand here. You can't jump, it's too shallow. I z tego co wiadomo, nie znalazł go. Szanse były pół na pół. Znajdzie go lub nie. Podobnie obstawiać można w innych rzeczach. Na przykład przewidując płeć dziecka. Urodzi się chłopiec czy dziewczynka. Ten facet liczy na chłopca, bo jak widać w domu ma już trzy kobiety. Kto będzie następny? Chyba już się domyślacie. Co to jest, Kaja? Baby brother, baby sister. Jeszcze się nie urodziła, a już rozczarowała ojca. No, żartuję. Pewnie będzie ją kochać, a może przy okazji będzie próbować, aż mu się w końcu uda. A patrząc z technicznej strony, tej biologicznej, to żal może mieć tylko do siebie. Życie z tyloma kobietami może być naprawdę piękne, pełne uśmiechu i miłości. Aż do pożygu. Laugh, love, live mirrors here. We got live, love, laugh. We go in the bathroom here. We got live, laugh, love. We come out here to the rug. We got live, laugh, love. We go over here. We got live, laugh, love. We come over here. We got life, live, love, laugh. Live, laugh, love. Live, laugh, love. Laugh, love, live, laugh, love. Live. We got. We got live, laugh, love. We got laugh, love, live. Żyć, śmiać się i kochać. No ten facet to na pewno zapamięta. Tylko że to tak nie działa, że porozwieszasz te hasełka po domu, to ty musisz coś zrobić, aby chciało ci się żyć i śmiać. Selina, poziomy od jedu. Albo kochać, tak jak tu. A noise. I po tym krótkim teście facet nie może mieć wątpliwości, że to jego córka. Powoli zbliża się Halloween, które co roku wam omawiam, pokazując co stało się w tych dniach i co było najpopularniejsze. No i na takie podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, chociaż już teraz pojawiła się kobieta, którą internet zapamięta na długi czas. W Austin w Teksasie doszło do zuchwałej kradzieży. Niezidentyfikowana kobieta podjechała swoim SUV-em i ukradła przydomową ozdobę. Sztuczny szkielet o wysokości ponad 4 metrów. Niestety kamera nie uchwyciła jak odjeżdża, ale na pewno nie było to proste. Oto jak wygląda w porównaniu z człowiekiem.
Można było go kupić za $300. Można było, bo szybko się sprzedały. I może to było powodem tej kradzieży. Bardzo jej się spodobał, a że nie można go już dostać, to sobie go wzięła. Jakby nigdy nic. I teraz może się oglądać w telewizji, bo lokalne media informują o nagrodzie. Ktokolwiek sprzeda złodzieja, dostanie w nagrodę $50. Miejmy nadzieję, że ta popularność przerazi ją tak samo, jak potrafi przestraszyć ten wielki kościotrup. Niektórzy lubią straszyć dzieci, na przykład ja. No i nie ma w tym nic złego, tylko że granica, po której przekroczeniu dziecko nie będzie już takie samo, jest łatwa do przeskoczenia. Tym bardziej, gdy jesteś przedszkolanką, no i straszysz własnych podopiecznych. Właśnie taka afera wybuchła w USA. Dokładnie w Little Blessing Child Care and Learning Center w Hamilton w stanie Mississippi. Jedna z pracownic przedszkola założyła maskę z popularnego filmu Krzyk i straszyła dzieciaki. W ostatnim odcinku pokazałem wam Azję i ich metody edukacji. Dzieci też były wystraszone, ale zapamiętają jedno, nie ufa się obcym. Czego miały się nauczyć dzieci w Mississippi? No może wy wiecie, bo na razie tego nie ustalono. Filmy powstały we wrześniu i w tym miesiącu. Najwidoczniej pracownice chwaliły się nimi znajomym, bo wyciekły do internetu, później trafiły do rodziców, a oni przekazali do odpowiednich organów. No i nikt nie ma wątpliwości, że są winne. Tych 5 kobiet zostało oskarżonych za znęcanie się nad dziećmi. Jedna z nich nagrała też przeprosiny, chociaż no jest już za późno. Przedszkole zamknięto, a je zwolniono. Niedługo zacznie się rozprawa. Everybody's human and people make mistakes and they learn from them. Jak widać, człowiek uczy się całe życie i na głupie pomysły, które mogą być niebezpieczne, wpadają też dorośli, nie tylko dzieciaki. Tydzień temu mówiłem wam o ekoaktywistach, no i teraz przeżyjemy lekkie déjà vu, bo zobaczymy coś, co zdaje się już było. Zmieniły się detale. To nie Anglia, a Niemcy. Tym razem ucierpiał obraz Moneta, zaś płynem nie była zupa, a pire ziemniaczane. Reszta tak samo. Klejenie rąk do ściany i wykrzykiwanie haseł. I chyba tak samo wszyscy na to zareagujemy. Za to inaczej stało się w niemieckim salonie Porsche, gdzie 9 aktywistów przykleiło się do podłogi wokół samochodów. And I'm here in the Porsche pavilion in the Autostadt of Wolfsburg. Wszystko dokładnie zaplanowano. Klej był mocny i dzięki niemu 9 śmiałków na stałe połączyło się z Matką Ziemią. 6 pozostałych aktywistów miało im pomagać. No i jak myślicie, jak zareagowali pracownicy salonu? Pogasili światła i poszli do domu. Na kolejnym nagraniu pan Gianluca Grimalda narzekał na niską temperaturę panującą w budynku, brak światła i brak możliwości korzystania z toalet salonu. Dodatkowo ochrona nie wpuściła tych strajkujących, którzy wyszli z budynku odebrać zamówione jedzenie. Jedzenie, które dowieziono samochodem. Zresztą po kilkunastu godzinach część przyklejonych odkleiła się sama, a resztę odkleiła wezwana policja. Niektórych z nich przetransportowano do szpitala. A czym? Jak myślicie? Mam bardzo inteligentną widownię. Oczywiście samochodem, a powinni dać im rower i kazać pedałować. Zresztą te głupoty i hipokryzje protestujących widać na każdym kroku. Gdy tubkę z klejem wrzucają do kratki ściekowej, czy może używają rzeczy i produktów, które powstały dzięki ropie, której tak bardzo nienawidzą. Albo zatrzymują ciężarówki z olejem. Yeah, but that's cooking oil. Tylko tym roślinnym. Do smażenia! I to chyba ostatni raz, gdy ich pokazuję, bo im zależy na rozgłosie, a ja czuję, że przykładam do tego rękę. No chyba, że nas zaskoczą. Tylko, że miejmy nadzieję, że nie będzie to kolejny level głupoty. To tyle w odcinku i proszę komentujcie, bo w kolejnym filmie odniosę się do kolejnych komentarzy. Tylko błagam, nie każcie mi farbować włosów, bo tego nie zrobię. Będę wdzięczny za każdy like, subskrypcję, no i na tym kanale widzimy się w czwartek, a jutro na Twitchu. Tam też wpadajcie. Do zobaczenia. Hej! A no i Discord! Discord. GG, wiem jak. Siema. No gdzieś nie będziesz mógł. Spodnie podciągnę. No przecież...